13 km nowej drogi ucieszy mieszkańców nie tylko Łomży, ale również Suwalszczyzny. Od dość długiego już czasu, podróżując do Warszawy ekspresówką S61, kierowcy tracili czas, przebijając się przez zatłoczoną Łomżę, a łomżynianie przeżywali na swoich ulicach prawdziwe motoryzacyjne oblężenie. W poniedziałkowe popołudnie otwarta została dla ruchu nitka obwodnicy Łomży. Jedna, ale to wystarczy, by choć trochę odciążyć miejskie ulice i kierowców stojących w olbrzymich korkach. Do czasu zakończenia budowy tego ekspresowego szlaku, co według planu ma nastąpić w połowie przyszłego roku, do stolicy będzie można pojechać omijając Łomżę. Nitka asfaltu oddana dla ruchu będzie do tego czasu drogą dwukierunkową z ograniczeniem prędkości do 80 km na godzinę, ale należy to docenić, bowiem to nie miejskie 50 na godzinę i to w gąszczu świateł oraz przejść dla pieszych. To odcinek korytarza transportowego spinający drogę S8 na odcinku Wyszków-Ostrów Mazowiecka i granicą państwa w Budzisku. Użytkownikom życzymy bezpiecznych podróży.